Ostroszowice ma bardzo bogatą tradycję teatralną. Kiedy dowiedziałam się o niej, że rzeczywiście taka jest, że teatr pana Bassa odgrywał tutaj moralność pani Dulskiej, no to uznałam, że to jest rzeczywiście doskonały pomysł, żeby zagrać tę sztukę. Tym bardziej, że jest ona mi szczególnie bliska, dlatego że to była jedna z większych sztuk, pierwszych, które grałam 20 lat temu. Grałam rolę Julii Siewiczowej. Potem też robiłam podobną sztukę w Teatrze Wiejskim, Ludowym Teatrze, więc pomyślałam, że mieszkańcy dadzą sobie radę i rzeczywiście ten spektakl uda się. Historia długa, ale jak to mówią, koło historii toczy się dalej. Być może wrócą tradycje zapoczątkowane przez mieszkańców, którzy tutaj przyjechali, przez pana Bassa. Pomysł, aby tą sztukę wystawić dzisiaj, spotkał się z dość dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony mieszkańców, którzy chętnie włączyli się do tej roli aktorów, no ale patrząc również na publiczność, sporo osób oczekiwało takiego wydarzenia. Na pierwszym spotkaniu było bardzo, bardzo dużo osób. Właściwie nawet rozpatrywaliśmy taką kwestię, czy nie dublować ról, czy nie obstawić dwóch osób, żeby każdy miał jakby szansę sprawdzić się na scenie. Ostatecznie oczywiście, ponieważ jednak jest to spory wysiłek i mnóstwo pracy, zdecydowaliśmy, że tylko Dulskie będą dublowane, będą dwie osoby, natomiast pozostali aktorzy grają swoją rolę w całości. Już dziś wystąpią obie. W pierwszym akcie wystąpi pierwsza Dulska, druga Dulska pojawi się w akcie drugim i trzecim, także będziecie Państwo mieli możliwość zobaczenia dwóch różnych osób odgrywających tę samą rolę. Ta sytuacja jest zawsze aktualna. Właśnie, że nie wszystko da radę, jak to się mówi, pod dywan zamieść, że są rzeczy, które później, wcześniej czy później uzewnętrzniają się i właśnie ta sztuka to pokazuje. A jak z samym przygotowaniem roli? Czy to było trudne? Bardzo trudne. Sztuka napisana jest językiem archaicznym, dosyć trudno to wchodziło do głowy, ale jakoś tam dałyśmy radę. No, fajna atmosfera, fajna pani reżyser, tak więc że pracowało się bardzo dobrze, a że czasami jakieś potknięcia, no to nie jesteśmy zawodowymi aktorami. No właśnie, czy podczas tych prób nauczyłyście się trochę tajników zawodu aktora? No niewątpliwie. Przede wszystkim to doceniamy grę aktorów. Już teraz na pewno będziemy inaczej patrzeć na aktorów zawodowych, tak. Wiemy, że to nie jest takie, jak to się mówi, łatwe. To wymaga pracy, wymaga poświęcenia jakiegoś czasu jeszcze w tym okresie świątecznym, no to troszkę nas to kosztowało. Czy dzisiaj czujecie tremę? Ogromną. Prawdopodobnie jak ktoś nie czuje tremy, to coś nienormalnego. Tak, to prawda. Będą potknięcia? Na pewno, ale myślę, że to nie będzie takie uzewnętrznione bardzo. Mamy nadzieję, że nikt tego nie zauważy, tak, jak będą. A czy oprócz dzisiejszego przedstawienia chciałyby się pani jeszcze gdzieś pokazać, czy w ogóle jest taka możliwość, że będzie to przedstawienie jeszcze gdzieś indziej prezentowane? Marzymy o tym, żeby w ogóle wystąpić jeszcze na innych scenach i żeby pokazać innym ludziom i bardzo się z tego cieszymy, że w ogóle tak. Tak. Tak właśnie myślimy, żeby jeszcze gdzieś zaprezentować tą naszą pracę. Z mojego punktu widzenia wykonali naprawdę ogrom pracy. Uczyli się wszystkiego od takich podstaw typu dobra intonacja, ustawienie na scenie, mówienie na widza, nie na siebie. To są podstawowe rzeczy, ale tak naprawdę jeżeli ktoś komuś tego nie powie, to on o tym nie wie. Nie zdajemy sobie sprawy. Często traktujemy aktorów, że ich praca jest po prostu przyjemnością. Tak naprawdę jest to bardzo ciężka praca i wymaga bardzo wiele wysiłku, bardzo dużo zaangażowania i wielkiej samodyscypliny. I tutaj rzeczywiście mieszkańcy wykazali się tymi wszystkimi umiejętnościami, więc mam nadzieję, że za chwilę pokażą to, czego się nauczyli. Spotkaliśmy się pierwszy raz w sierpniu. Spotykaliśmy się co tydzień, w każdy czwartek. W ostatnim tygodniu spotykamy się już codziennie. Na dzień dzisiejszy po rozmowie z aktorami tutaj w oczekiwaniu na spektakl wiem, że chyba spodobała się ta praca i być może będzie jakaś kontynuacja. To wszystko zależy od aktorów, czy oni się dzisiaj będą dobrze również bawili, bo też tak o tym trzeba pamiętać. Na pewno przeżywają również stres, ale jeżeli spotkają się z dobrym odbiorem, to na pewno ich zachęci do dalszego działania. Tu też jest wiele zespołów folklorystycznych, zawsze włączali się aktywnie w różnego rodzaju nasze działania, salonik kobiet ambitnych, ta koła gospodyń. Po prostu jest dużo ludzi chętnych do tego, aby coś po sobie zostawić, tak bym też powiedział.